Kinga oddaje się nią, a już przestała podać się na ułomowi. No to w takim razie. Oddaję. Witam Państwa, dzień dobry. Dziękuję bardzo za przybycie tak liczne. Chciałam przede wszystkim zaprosić Państwa tutaj po to, żeby Państwu podziękować za Waszą pracę. Przepraszam, że tak długo to trwało, dosyć późno się spotykamy, prawie że się nam wigilijne spotkanie zrobiło, ale to przy okazji będzie okazja do złożenia sobie życzeń. Natomiast serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za pracę, za wkład. Wyglądało to, że tak powiem, różnie. Jedne osoby więcej napracowały się, inne mniej, ale naprawdę nie, uwierzcie mi, każde działanie, nawet najmniejsze, miało ogromny wpływ na to, że no, skończyły się te wybory tak, jak się skończyły, czyli można powiedzieć, że te fałszerstwa były w znacznym stopniu opanowane i ukrócone. Choć myślę, że pewnie jesteście też Państwo takiego zdania, że nie do końca, no ale jest dużo komisji w kraju, w związku z tym musimy mieć świadomość, że to nie jest proste do każdej komisji dotrzeć. Państwo tutaj na terenie powiatu, na terenie miasta takie działania prowadzili, czyli pilnowali, po prostu pilnowali urn w tych komisjach. Można by pomyśleć, że no, pilnowałem tam 5 czy 10 głosów, ale nie można tak myśleć, bo właśnie te 5, te 10 głosów jest tak bardzo ważnych, jak się je pomnoży przez ilość komisji. Dlatego ta mała cząstka każdego z Państwa jest tak bardzo ważna w tym całym sukcesie. Zaprosiliśmy na spotkanie pana doktora Jerzego Targalskiego. Z tym, że zaplanowałam to w ten sposób, że w pierwszym momencie, w pierwszej kolejności będę chciała Państwu podziękować, rozdam dyplomy, ewentualnie przekażę może znajomym, bo no, na pewno nie wszyscy tutaj dotarli, było więcej osób zaangażowanych w te prace, ale to oczywista sprawa, że różne obowiązki nie pozwalają dotrzeć. Troszeczkę sobie musiałam pozwolić na hierarchię, czyli w pierwszym momencie chciałam podziękować naszym pełnomocnikom, choć no niestety, przepraszam, nie w pełnym składzie, bo pani Iwona Wierzbicka z Komitetu Kukiz 15 przepraszała, dzisiaj miała spotkanie w Warszawie, myślała, że udaje się dotrzeć z powrotem tu do Płocka, ale no niestety nie udało się. I dostałam też informację, że niestety bardzo ważne sprawy zatrzymały panią Violetę Kulpę. Ale jest z nami przedstawiciel, pełnomocnik Komitetu PiS, jeśli chodzi o powiat płocki, pan Wojtek Muczyński. Zapraszamy do nas. Brawa, śmiało. Jest również przedstawiciel Komitetu Korwin. Zapraszam pana Marcina Bacińskiego, z którym również współpracowaliśmy. Zapraszamy panów później do stołu prezydialnego. Teraz niestety jeszcze dalsza hierarchia, bo tutaj również chcieliśmy wyróżnić osoby, które pomogły nam w zorganizowaniu, w przyjęciu obserwatorów międzynarodowych tych wyborów. Część z Państwa może nawet nie wie, ale na terenie całej Polski w tych wyborach październikowych mieliśmy 160 obserwatorów międzynarodowych. U nas na naszym terenie
W naszym okręgu mieliśmy 8 obserwatorów, 2 pojechało do Ciechanowa, 2 Litwinki były w powiecie żuromińskim, był obserwator w powiecie sierpeckim i reszta obserwatorów tutaj krążyła po powiecie płockim. Dlaczego nie wiecie pewnie Państwo, bo może nie spotkaliście, bo część z Państwa była w komisjach w Płocku, a w większych miastach ci obserwatorzy, nie było potrzeby, żeby oni tam się pokazywali, głównie jeździli po mniejszych miejscowościach w powiecie, po to, żeby tą wojnę psychologiczną tak naprawdę wygrać, bo nie byli długo w tych komisjach. Tak, chodziło o to, żeby tylko dać znać, że ktoś obserwuje, że ktoś pilnuje i to naprawdę przynosiło w wielu miejscach efekt. No tak jak się żeśmy przekonali. W związku z tym, że trzeba było tych obserwatorów wozić w czasie tych wyborów, być do dyspozycji ich, w międzyczasie nakarmić, porozmawiać, przetłumaczyć to, co chcą w komisji powiedzieć, to, co komisja chce powiedzieć obserwatorom. Zgłosiło się kilka osób, które pomogły, które właśnie były kierowcami tych obserwatorów, kierowcami, tłumaczami, jednocześnie mężami zaufania i chciałabym podziękować tym osobom. Nie wiem, czy wszyscy są. Jestem w okularach i z daleka nie widzę teraz. To jest pani Marlena Mazurska. Nie to pan. A jest. Właśnie, nie widzę. Pan Jerzy Topciński jest blisko, zapraszam. Pan Marek Wit. Jest pan Marek, super. Pan Janusz Buśniewski z Ciechanowa. W związku z tym pewnie troszeczkę był problem, żeby dotrzeć, ale to my mu przekażemy. Pan Łukasz Śmigielski, to byli kierowcy w Ciechanowie. Pan Andrzej Cieśnik. Sierpca, no nie. A, miał być, no trudno, ale może jeszcze dotrze. Pan Maciej Witkowski jest na pewno. Pan Maciej Bukowski. Miałam informację, że on nie będzie go. Dobrze. Ja serdecznie dziękuję za podziękowanie. Natomiast myślę, że jeśli mogę się swoimi odczuciami podzielić, no to pewnie są także te odczucia bliskie innym osobom. Proszę Państwa, my nie robiliśmy tego dla splendoru, dla chwały. My robiliśmy to dla naszej ojczyzny, bo od tego, jakie będziemy mieli wybory, później będziemy mieli określony wynik wyborczy, pośrednio będzie później nam się w tym kraju odpowiednio żyło. Także dziękuję bardzo. Dobrze, a teraz troszeczkę tutaj posegregowałam sobie dyplomy w takim lokalnym troszeczkę, według lokalnego klucza, bo może to część z Państwa może będą znajomi, więc będą mogli zabrać. I już jest troszeczkę tak alfabetycznie, także jak ktoś jest na rzet, to proszę się nie sugerować, że jest mniej ważny i mniej mu dziękujemy. Nie, po prostu alfabetycznie troszeczkę ułożyłam. I zapraszamy pana Kazimierza Garwackiego, jeśli jest. Jest pan, bardzo się cieszę. Pan Maciej Jabłoński. Nie dotarł. Pan Adam Molak. Jest, zapraszamy. No, pan Adam Mariański dzwonił do mnie, przepraszam, musiał do lekarza.
Dobrze, to mamy tam gminę Brudzeń i gminę Bielsk, tak? Pan Kazimierz Garwacki. Pan? Dziękuję bardzo. Dobrze, gmina Bulkowo. Nie wiem, czy ktoś jest z Bulkowa, nie widziałam. Chociaż może. Jest, tak? Pani Małgorzata Bilicka. No, pan Adam Ciarkowski. Pan Andrzej Cieślak. No troszeczkę tak blisko jest. Krystyna Czarnecka. No nie, to tak, pani, oni mają daleko. Karolina Fotek. To studentka, też jej nie ma. Małgorzata Fotek, to też domyślam się, że nie ma. Emilia Lewandowska. Też nie ma. I Weronika Lewandowska. I Marek Sankiewicz. Jest pan, super. I Mariola Zimakowska. To myślę, że też nie ma, bo one razem jeżdżą. Niestety pewnie nie miały możliwości. Dobrze, przejdziemy do następnej gminy. Pani Agnieszka Wucior. Pan Leszek Jerzewski. Pan Marek Kacprzak. Zapraszamy. Pan Łukasz Korzeniewski. Pewnie też młody. Mirosława Krajewska. Jan Krajewski, też potem, tak. Grażyna Kupniewska, Hanna Kuźniewska, Bogusława Lewandowska, Anita Laguna, Krzysztof Mielczarek i Grzegorz Szykulski, Anna Żółtowska, Dariusz Żółtowski. No te gminy zawsze mają problem, nie? Dobrze, to w takim razie podziękujemy panu Markowi. Małgosia Fotek, to na wszystkich ogarnia tam, nie? To właściwie ona jak dostanie w rękę, to myślę, że spokojnie sobie z tym poradzi, nie? No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Z gminy Gąbin, nie wiem, czy ktoś dotarł, zobaczymy. Pani Angelika Igielska, pani Anna Jóźwik, pani Eugenia Klarzyńska, jest, zapraszamy. Pani Sylwia Lipińska, pani Teresa Matuszewska, pani Bożena Nowicka, pan Lech Nowicki, pani Alicja Sikorska i pani Monika Tomasik i pani Zofia Wygocka. Joanna Wernik. No ja myślę, że tutaj przedstawiciel tak przekaże. Pracę.
Dobrze, teraz mamy gminę Łąck. Pani Jolanta Fijałkowska. Wiem, że też niektórzy nie mogli. Jolanta Filińska. Monika Galińska. Marian Giżyński. Andrzej Grosiński. Stefan Kalisz. Jest pan. Monika Kwiatkowska. Wszyscy pracują. Maria Pijanowska. Dawid Pijanowski. Adam Rzepnikowski. Aleksandra Śmieć. Jest pani. Edward Śmieć. Zapadnie też odbiorę. Dobrze. Pawszyniec Szczepanek. Wojciech Wasilewski. Pan Michał Wiśniewski. Jest. Helena Zielińska. Jest pani. I pan Mieczysław Zieliński. Pani Anna Dębska. Ani widziała jej, pewnie zatrzymały obowiązki. Pani Justyna Gębalska. Też nie ma. Pan Kazimierz Gościniak. Pani Dorota Kalwasińska. I pan Henryk Kamiński. I Mariola Najdyko. Pani Hanna Więckowska. No trochę tu gmina, no w Duminu też nie było. Ale to pani Ani wam na piętro niżej to przekażę, także nie ma problemu. Gmina Radzanowo. Pani Marta Buczkowska. Niestety. Pan Piotr Buczkowski, myślę, że pewnie też męża nie ma. Pan Waldemar Fus. No na pewno w pracy. Krzysztof Latosiński. Też pracują. Sylwia Matuszak. Pani Agnieszka Pawlak. Pan Bogdan Przedperski to mówił. Przepraszam, nie będzie go. Jakub Roszak. Też student. Janusz Sumiński. Marcin Sumiński. I Ryszard Sumiński. Katarzyna Zielińska. Ja odbiorę. Tak, dobrze, to fajnie. I pan Piotr Żółtowski. Najwięcej się napracował. Dziękuję.
też dalsza gmina, nie wiem, czy ktoś dojechał. Pan Hubert Nowicki, pani Henryka Smolarek, pani Iwona Smolarek i pani Katarzyna Wróblewska. A może pani Marlena weźmie? Dziękujemy bardzo. Gmina Słupno, pani Martyna Domańska, pan Paweł Dziecinny, pan Krzysztof Łączyński, pan Grażyna Kulpa, pan Andrzej Mowak, to na pewno nie ma, pani Justyna Pach, pani Aleksandra Pankowska, pan Jakub Pankowski i pan Konrad Pankowski, pani Wioletta Stępińska. No cóż, też za daleko. Choć nie tak daleko, gmina Słupno po sąsiedzku. Ale wiem, że pracują i troszkę jest to problem. Gmina Stara Biała, pani Justyna Pankowska, pani Joanna Bukowska, pani Danuta Gajewska, pan Stanisław Gajewski, jest pani Danuta, tak? I pan Stanisław Gajewski, tak? Tak. Pani Anna Gretkowska, pani Edyta Gretkowska, pani Ewa Gretkowska, pan Sławomir Kajkowski, pani Małgorzata Mordzak, pani Joanna Strześniewska, pani Ewa Strześniewska, Arkadiusz Słupecki, Janusz Słupecki. Jest pan Arkadiusz, tak? Janusz. Dobrze, dobrze. To jest pan Janusz dla syna. Pani Marta Rutkowska. No, dziękuję bardzo. Teraz poprosimy panią Małgorzatę Adamkowską, jeśli jest. Nie dotarła. Pan Sławomir Adamkowski, no właśnie, bo pan pisał, że żona nie może. Pan Marcin Barski. Nie ma niestety. Pan Michał Gąsiorowski. A, dla żony jak najbardziej, tak. No, ale tutaj mamy potrzebnie przedstawiali. Pani Ewa Janowska, ale ona też nie mogła być. Pan Łukasz Janowski też nie. Pani Dorota Kamińska. Jest pani, a miałam informację, że będzie problem, tak. Cieszę się bardzo. Pani Dorota Kamińska, pan Paweł Kłobukowski, pan, no jego na pewno nie ma, bo to jest człowiek z Ciechanowa, pani Dorota Werecka. Też nie dała rady dojechać, a miała być, no szkoda, szkoda. Teraz zapraszamy pana Tomasza Adamowicza, pana Rafała Brzezińskiego, pani Aleksandra Buchwejc, pani Maria Buchwejc, przepraszam, pan Tomasz Budkiewicz,
pani Alicja Druszcz, pan Artur Frączak, pani Paulina Giętka, pani Justyna Golat, pani Urszula Gonta i pan Henryk Gonta. Zapraszam panią Aleksandrę Hernik, pani Izabela Hernik, pani Halina Jasińska, pani Joanna Jaworska, pani... Tak? Dobra, to ja przekażę, bo dla pani będzie trochę później pani na o. Nie, ale mogę po prostu dobrze odebrać. To będę wdzięczna za przekazanie. No, dziękuję bardzo. Pani Danuta Jąderek. Jest pani. Pani Ewa Kacner. Pani Anna Kamińska. Jest pani. Pani Karolina Kijek. Artur Kowalski, Kamil Kowalski, i Wojciech Kowalski. Bardzo popularne nazwisko. A to nie z pani Elżbieta Kozłowska, pani Teresa Krowicka, pani Małgorzata Łakoma, pan Krzysztof Łakomy, pani Bożena Łaszkiewicz, pan Witold Mędrala. O, dziękuję bardzo, że pan przyszedł. Nie miałam do pana telefonu. Pani Aleksandra Michalska, to na pewno jej nie ma. Pan Łukasz Mrozowski. Pani Joanna Nowak. Pan Henryk Nowicki. Pani Ewa Olewińska. Pan Krzysztof Olewiński i pan Stefan Olewiński. To jest ten sam. Tak? Piotr. To nic. No dobrze. To my się podzielimy. Czyli syn ma inaczej nie ma. Krzysztof Stefan. A syn Piotr. No właśnie. No to ja przygotuję dla syna, dobrze? Jeszcze od tego. Pan Łukasz Mrozowski, pan Henryk Nowicki,
Dziękuję serdecznie. Cała rodzina. Jeszcze nie cała. Dziękuję bardzo. 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 Dobrze, że idziemy. Będę w koperciku przygotowuję, dobrze? No właśnie, tak czułam, że jakąś gafę popełnię. Tylko nie wiedziałam kiedy. Pan Rafał Piecka, pan Robert Piekut, pan Adrian Pielaszewski, pan Rafał Pielaszewski. Tak, bardzo proszę. To proszę przekazać. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Pilarski. Pani Joanna Pilichowska. Pani Monika Przemyłska. Pani Marta Rozmanowska. Pani Izabela Rozner i pan Marcin Rozner, pani Małgorzata Ryniak. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie, za wizytę publiczną. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani Zofia Rzepkowska, Zbigniew Staruszkiewicz, pani Anna Stawicka, pani Danuta Strzelecka, pan Piotr Szustkiewicz, Gabriel Szczepanek, pani Barbara Szczepkowska, pani Aldona Szkopek, pani Jolanta Szramowska. No nie, moment, mamy tylko mężu zaufania. A to nie jest ręczne? No nie. Dla Oli to jest później, bo teraz nie mam. Pani Elżbieta Szymańska, pan Józef Szymański, pani Agnieszka Tomaszewska, pani Jolanta Urbańska, pan Mateusz Wiciński, pani Zofia Wińskowska, pani Renata Wybut, pan Marek Zalewski, pan Piotr Żukowski. Ja jeszcze powiem może dwa słowa, dobrze, ponieważ mogłam o kimś zapomnieć, mogłam przeoczyć jakąś osobę. Państwo być może macie lepszą nieraz wiedzę, komu należą się te podziękowania, bo ja już i troszeczkę czasu minęło, naprawdę mogłam przeoczyć. Gdybyście Państwo wiedzieli, że podziękowanie jeszcze dla kogoś się należy, to bardzo proszę dać mi znać, ja mam jeszcze kilka dyplomów w zapasie.
i moglibyśmy podziękować chociaż naprawdę w taki symboliczny sposób za tą ciężką pracę i za ten wkład. Dziękuję bardzo. Pan Wojtek, tak chciał? Proszę bardzo. Jeżeli jeszcze jest kilka pustych dyplomów, to ja myślę, że taki wielki dyplom, największy, tak, należy się pani Kindze Szczepanek. Proszę państwa, ilość pracy włożonej była przeogromna. Także wielkie brawa dla naszej dziennej pani Kindy. Ja chciałem powiedzieć, że ponieważ z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, będąc koordynatorem okręgu, kontaktowałem się z różnymi koordynatorami z ruchu kontroli wyborów w różnych powiatach, natomiast ta praca, jaką zrobiła pani Kinga i ta współpraca między nami była wspaniała i mam nadzieję, że będzie trwała dłużej. Też mam nadzieję. Super. Także jeszcze raz wielkie brawo. Proszę państwa, rozdanie dyplomów za nami. Chciałam teraz państwu przedstawić naszego gościa dzisiejszego, pana doktora Jerzego Targalskiego. Muszę mieć ściągę, bo nie zapamiętałabym, choć to naprawdę w wielkim takim telegraficznym skrócie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, orientalista, politolog. W okresie Polski Ludowej działacz opozycyjny, współpracownik KOR, KSS KOR, członek Solidarności, kolporter i współpracownik niezależnych pism, zwolniony z pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście za działalność opozycyjną. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w ukryciu, pisał pod pseudonimem Józef Darski, tworzył i współpracował z wieloma podziemnymi pismami Fakty, Niepodległość. Członek wykonawczego, Komitetu Wykonawczego LDPN. Liberalno, tak, demokratyczna partia Niepodległość. Dobrze? Rozszyfrowuje. Na emigracji od roku 1984 we Francji. Współpracownik Radia Wolna Europa. Redaktor emigracyjnych pism, pomysłodawca i korespondent zagraniczny pisma podziemnego Orientacja w prawo. Wielokrotnie rozpracowywany przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. Od 1998 roku w kraju. Dyrektor i redaktor naczelny Polskiej Agencji Informacyjnej Press, dyrektor Polskiej Agencji Informacyjnej Internet, wykładowca Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2005-2008, wiceprezes Polskiego Radia. Współtwórca Ruchu Kontroli Wyborów, obecnie prezes Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. Autor książek, m.in. Tajni Współpracownicy Policji Politycznej w Państwach Postkomunistycznych, czterech książek dotyczących historii, współczesności i konfliktów narodowościowych, czterech, bo dotyczących Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Estonii. Współautor książek Resortowe Dzieci Media, Resortowe Dzieci Służby. Zapraszam państwa na spotkanie z panem doktorem Jerzym Targalskim.